Dzień dobry bardzo, witam się z wami w kolejnym vlogu. Zaczynamy w terenie, to pewnie będzie znowu taki daily vlog. Ja tutaj z torbą z Biedrony tym razem, nie z Ikei. Przerzucam pościele, także zapraszam was na kolejny wspólny dzień. Dzisiaj moja taka baza, przerzucam, o gdzie ja idę, w ogóle miałam iść do bagażnika. Przerzucam torby, tak jak wam zawsze mówiłam, trzeba porozwozić czyste pościele. Pozabierać gdzieś brudy. Tak ta cała praca wygląda od kuchni. Ja wiem, że wiele osób się teraz interesuje. Czekajcie, szukam słuchawek. Interesuje się takim wynajmem krótkoterminowym i takim zarządzaniem nieruchomościami. To pamiętajcie, że to nie tylko wpuszczanie gości, nie tylko klikanie sobie po serwisach i ustawianie cen, ale też naprawdę sporo pracy w terenie właśnie. Chociażby z pościelami, z rozwożeniem tego, przywożeniem. Jeszcze jak ktoś ma akurat współpracę z pralnią, czekajcie chwilę, tylko sobie przełożę kamerę. Jak ktoś ma duże ilości, współpracuje sobie z pralnią, bo to się opłaca, która przywozi i dowozi, bo są takie opcje. Ja akurat opcji przywożenia i dowożenia nie mam i muszę to organizować sama. No z przywozem, dowozem byłoby łatwiej. Mi na ten moment jeszcze nie jest. Pralnia mi wypierze, ale muszę sobie sama odebrać i sama to później porozwozić po mieszkaniach. Także widzicie, od razu taka uwaga, licząc sobie opłacalność tego biznesu, kalkulując koszty, warto uwzględnić, czy chcecie, żeby pralnia wam też odbierała i przywoziła wyprane już później pościele, bo to też odpowiednio kosztuje i wtedy trzeba w kalkulacji ten koszt uwzględnić, czy akurat tą czynność będziecie wykonywać sami. Bo jedno to pranie jako takie, a drugie to właśnie odbiór i przywóz. Tutaj te kilka czynności wchodzi w grę. A ja tymczasem idę na szybką kawkę. A ja tymczasem już na szybką kawkę w Anima Cafe. Ten lokal już też znacie tutaj z moich filmów. To takie rwane kawałki dnia między pracą, żeby sobie ten dzień uprzyjemnić. A w Anime ostatnio pojawiła się nowa karta. Anima ma mega szeroki wybór śniadań. Śniadanie wege w dużej mierze. Nawet nie wege, a wegańskie. Tosty z wędzonym tofu, owsianka, blinki wege, tofucznica, jest szakszuka, no to akurat wersja wege, a nie wegańska. Smoothie, soki, trochę tego jest. Pojawiły się też w karcie teraz napoje alkoholowe, koktajle, żeby sobie wieczorem usiąść. Także anime też polecam. Przyszła moja kawa, to się skupię na kawie. I właśnie przed chwilą goście z jednego mieszkania dali mi znać, że wyjechali. Jest chwila przed 11, mieszkanie już jest wolne. Więc zabieram teraz z mojego punktu, bo na jednym mieszkaniu zrobiłam sobie taki punkt zrzutu, gdzie zrzuciłam te wszystkie czyste pościele, które mam na dzisiaj. Więc lecę teraz tam, zabrać te czyste, zanieść na to mieszkanie, z tamtego mieszkania zabrać te brudne, przynieść do tego punktu. No i tak to wygląda. Potem wieczorem dopiero zjedziemy hurtowo, Paweł mi pomoże i zabierzemy te wszystkie brudy, żeby je z kolei zwieźć do prania. A pokażę wam za to trochę porannego Gdańska. Dzisiaj trochę bardziej pochmurny dzień. Nie spodziewałam się w ogóle, że to powiem, ale rano stwierdziłam, jejku, jak mi zimno. Co jest w sumie bardzo przyjemnym uczuciem po tych ostatnich upałach. Ale to dobrze. Popadało trochę, więc i gdzieś ta ziemia się nawodni. A i na ulicach trochę się uspokoi. Jak widzicie, wycieczki w sumie cały czas są. Ulica Piwna, ulica Kołodziejska. Tu zawsze to, co mówię, też jak nagrywam, jak sobie chodzę po Starym Mieście i nagrywam na Instastory, żeby na tych ulicach bardzo, ale to bardzo uważać, jeśli wjeżdżacie samochodem. Tutaj są w większości ulice wyłączone z ruchu, tylko dla pojazdów uprzywilejowanych, tak, tudzież pojazdów, no, które mają z różnego powodu prawo wjazdu, natomiast nie jest to ulica do swobodnego poruszania się, więc na pewno, jeżeli przejeżdżacie samochodem do Gdańska, to bardzo, ale to bardzo uważajcie. O właśnie. I macie przykład blokady na kole, bo tutaj wjeżdżać nie można. Więc zwracajcie koniecznie uwagę na znaki, bo naprawdę straży miejskiej jest mnóstwo. Zostały zatrudnione dodatkowe osoby do kontroli tego, czy są bilety parkingowe wykupione. Więc warto jednak zwracać uwagę, gdzie tu można wjechać, a gdzie nie, żeby te wakacje nie pociągnęły za sobą niepotrzebnych kosztów. Lepiej te pieniądze spożytkować na coś dobrego do jedzenia. Czy na jakieś fajne zakupy, a niekoniecznie na blokadę, na kole, czy na mandat za brak bileciku parkingowego. Więc koniecznie zwracajcie uwagę, gdzie możecie wjechać. Tutaj na przykład w tą ulicę,
A jesteśmy w tym momencie na Węglarskiej. Jeżeli nie macie wjazdówki na Stare Miasto, to nie macie prawa wjechać. I jak już z daleka widzę, to niestety nie wszystkie samochody, które tutaj stoją, tą wjazdówkę mają. Więc tym się absolutnie nie sugerujcie, bo tutaj się posypią dzisiaj znowu mandaty. I to, co dla niektórych może będzie dość kontrowersyjne, ale ja to akurat działanie Straży Miejskiej w tym zakresie bardzo cenię. Ale to można zrozumieć dopiero wtedy, kiedy samemu nie ma się gdzie zaparkować własnego samochodu, w momencie, kiedy ma się do tego prawo. My na przykład posiadamy mieszkanie na Starym Mieście, posiadamy wjazdówki na Stare Miasto, możemy parkować wzdłuż ulic, tak? Włącznie z ulicami o tym ograniczonym prawie wjazdu. Właśnie zasapałam, proszę, po schodach. Możemy też parkować na podwórku. I na przykład na naszym podwórku, które nie ma niestety żadnej blokady wjazdowej, bardzo często nie ma miejsca, bo stoją samochody, które tych wjazdówek nie posiadają, tak? Czyli które po prostu nie mają prawa wjazdu. I wiecie, wtedy dopiero człowieka chwyta tak, że ja mam tą wjazdówkę, ja mam to mieszkanie i ja nie mogę podjechać pod własne mieszkanie, bo stoją tutaj pojazdy, które stać nie powinny. I w takiej chwili człowiek zaczyna sobie cenić pracę Straży Miejskiej i to, że próbują uporządkować tutaj te strefy wjazdu na Starym Mieście. Nie wszędzie trzeba wjeżdżać samochodem. Ten samochód można pozostawić na obrzeżach Starego czy Głównego Miasta i spokojnie przejść się pieszo. Ja nie mówię w tym momencie o taksówkach czy o dostawcach, bo to jest inny temat. Taki dostawcy też mają inne zasady wjazdu. Tutaj już nie wchodząc w szczegóły. Natomiast mówię, ja sobie tą pracę Straży Miejskiej cenię, mimo że dla niektórych to właśnie może być trochę kontrowersyjne, ale dopiero jak człowieka samego dotknie ten problem właśnie z zaparkowaniem pod własnym mieszkaniem, to wtedy wie, o co chodzi, jeśli chodzi o te zakazy wjazdu i ograniczone strefy ruchu. A zobaczcie jeszcze mój dzisiejszy outfit, niech się tutaj też pojawi. Sweterek jest z And Other Stories i to chyba będzie moja nowa miłość. Mega mi się ten sklep spodobał, ja z nim nie miałam do czynienia, dopóki go nie otworzyli w tej nowej galerii w Gdańsku, w Galerii Forum. I jak tam wpadłam, to naprawdę miałam mnóstwo rzeczy, które bardzo, bardzo chciałabym mieć. Więc między innymi z tym sweterkiem wtedy wyszłam i myślę, że będę tam często wracała. Pasek to jest mojito, dżinsy moje o szarpańce z H&M-u i różowy model Adidasów Gazele. Bardzo, bardzo te buty lubię, wygodnie mi się noszą i uważam, że bardzo fajnie ten róż się komponuje z dżinsem. Także tak sobie dzisiaj wyglądam, jak biegam w terenie. I znów między ulicami na Starym Mieście, tym razem na ulicy Świętego Ducha. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nagrywać te daily vlogi z takiego mojego bieżącego dnia codziennego, bo one są bardzo powtarzalne. Ja tak naprawdę przechodzę między mieszkaniami, chodzę po tych ulicach Starego Miasta, to może one ewentualnie są jakimś atutem dla Was, że zawsze można spojrzeć na piękny Gdańsk. No to co robię biurowo, no to nikogo specjalnie nie interesuje, tak? Od jakaś praca papierkowa, praca przy komputerze. No ale coś Wam się tutaj po drodze postaram chociaż pokazać. Altana Smaków, ta Świętego Ducha już wróciła do nas, bo Altana miała przerwę, zmieniała lokal. Najlepszy lokal z lodami w Gdańsku, na ulicy Świętego Ducha. Ten lokal też na pewno pojawi się w cyklu Polecane w Gdańsku, bo to jest ewidentnie jeden z moich ulubionych lokali. Najlepsze lody, tak jak mówiłam, też najlepsza obsługa, najfajniejsza atmosfera, także o ten lokal na pewno warto zahaczyć. No i w ogóle dajcie znać, czy chcecie, żebym kręciła takie vlogi właśnie z Gdańska, gdzieś przechodząc tymi ulicami, czy jednak Kaśka, nuda, daj sobie spokój. Bo to fajnie wiedzieć, tak? No one są kręcone między innymi dla osób oglądających przecież, więc zależy mi na tym, żeby to Wam się podobało. Także przyjmę każdą opinię. Jak widzicie, między śmietnikami, opłotkami, bo tędy po prostu najłatwiej jest się przemieszczać, tak, bo nie ma zwyczajnie tyle ludzi, więc ja staram się chodzić maksymalnie tymi bocznymi uliczkami, żeby było mi łatwiej z torbami też między mieszkaniami przejść. A jakby tam spojrzeć prosto za te kamienice, które widzimy na wprost minie w tej chwili, o i kolejną wycieczkę w oddali, no to już byśmy byli nad samą Motławą. I zobaczcie, jak wychodzę z tego mieszkania, do którego w poprzednim fragmencie bardziej, to jesteśmy już przy samym Żurawiu. Tutaj jest w ogóle taki punkt dla tych meleksów, więc jeżeli ktoś ma ochotę się przejechać meleksem, to możecie podejść po prostu pod Żurawia. Ich tutaj jest mnóstwo i stąd często startują właśnie, więc możecie akurat tutaj w tym miejscu ich szukać. A my jak sobie przejdziemy przez Żurawia, miniemy te wszystkie wycieczki, które tutaj są,
to wyjdziemy od razu na Motławę. Także taki atut tego mieszkania akurat, że ono jest właśnie bardzo blisko Motławy. O, jakieś treningi, bo widzę. Także tak wygląda Gdańsk. Gdańsk dzisiejszy, trochę zachmurzony. Myślałam, że będzie mniej tłoczno, że jednak ta pogoda spowoduje, że będzie mniej ludzi na ulicach, no ale w sumie jak ktoś miał zaplanowany pobyt i tak czy siak w Gdańsku, planował być, czy już przyjechał, no to w sumie pogoda nic nie zmienia. A zobaczcie, tutaj jest jeszcze taki malutki stateczek Motława. I teraz tak, jeżeli nie chce wam się iść tamtędy w koło na Wyspę Spiszów, ani nie chce wam się iść tam dalej na kładkę, bo jest kładka, to zawsze możecie przepłynąć się tym stateczkiem, że go tak nazwę z racji jego wielkości, na drugą stronę. On tak jak widzicie tutaj po lewej startuje i zatrzymuje się zaraz tutaj. Ten rejs trwa dosłownie minutę. On kosztuje jakieś grosze, 2 czy 3 złote, jak dobrze kojarzę. Ale no to też jest fajna okazja, tak jak ktoś chce kawałek Gdańska zobaczyć od strony wody, po prostu się chwilę przepłynąć, to myślę, że można też tego spróbować. Pewnie też atrakcja dla dzieci, tak, no bo to zawsze trochę na wodzie i coś innego. A docelowo to tutaj, w tym miejscu właśnie, jak widzicie na wodzie te mocowania, pojawi się kolejna kładka. Także wychodząc z Żurawia będzie można przejść od razu na Wyspę Spichrzów. No ta kładka akurat budzi skrajne opinie w Gdańsku. Trochę, że Gdańsk się zamyka na te jednostki wodne, tak? No bo kładki jednak utrudniają poruszanie się jednostkom wodnym. Trzeba się dostosować jednak do czasu otwarcia kładki. Nie ma już takiego swobodnego przepływu. No natomiast z drugiej strony, tak, no jest to jakieś ułatwienie dla turystów. Ale mówi się, że za dużo się dzieje tutaj pod turystów. To oczywiście zawsze będzie zależało od tego, jakie kto ma interesy. Ale na ten moment, dopóki tutaj kładki po środku nie ma, a komuś się nie chce iść wokoło, to może zawsze przepłynąć się tym małym stateczkiem Motława na drugą stronę. Pamiętacie to mieszkanie? To tutaj był problem z telewizorem, samowłączającym się telewizorem. Ja o tym swego czasu w jednym filmie mówiłam. To znaczy, jak często przychodziłam na to mieszkanie, to telewizor był włączony. Mimo, że dzień wcześniej był wyłączany. I pamiętam, jak to się pierwszy raz wydarzyło, to ja byłam w ciężkim szoku, ale myślę, no może nie wyłączyłam, no ale kolejny raz przychodzę i telewizor jest włączony, no to już się człowiek zaczął zastanawiać. Czekajcie, może trochę lepsze światło, żebym chociaż trochę korzystniej wyglądała. To już się człowiek zaczął zastanawiać, o co chodzi. Potem była teoria, że być może ten telewizor włącza ktoś z sąsiadów, że zwyczajnie pilot ma taki zasięg. Natomiast później tak sobie pomyślałam, że jeśli ktoś z sąsiadów ten telewizor włączał, włączając swój, no to jednocześnie by go wyłączał, wyłączając swój. A tak się nie działo, on był tylko włączany. Ja swego czasu pytałam was, część z was, bo nie wszyscy jesteście na Instagramie, na Instastories, czy ktoś w ogóle miał taki przypadek i zna takie historie. I się okazało, że część z was, już tak sobie pozwolę mówić z was, też miała taki problem właśnie z takim samowłączającym się telewizorem. Też się sporo strachu najedliście. No tutaj przyczyn okazało się może być mnóstwo. To mogą być po prostu spadki energii elektrycznej, które powodują, że jest włączany telewizor. To może być problem, zapomniałam teraz jak ta część się nazywa, w środku telewizora z taką częścią. Bądź też to może być kwestia kolejności wyłączania telewizora i dekodera. Że teraz, żebym nie przekręciła, ale mam to zapisane. Najpierw powinien być wyłączony dekoder, a potem wyłączony telewizor, bo inaczej telewizor się potem sam może załączyć. Ja tego z tym dekoderem pilnuję teraz, natomiast no nie wiem, czy pilnują tego goście. No nie, no bo nie będę nikogo instruowała jeszcze o kolejności wyłączania telewizora. Natomiast no powiem wam, że jak ostatnio przychodzę, to jest spokój. Tak jak przyszłam teraz sprawdzić ten telewizor, no to jest wyłączony, także nie straszy na razie, nie włącza się sam, ale tutaj na mieszkaniu była właśnie taka ciekawostka, że sam się włączał telewizor, więc i takie rzeczy się mogą na mieszkaniu wydarzyć. Dla mnie to jak dla mnie, ale wyobraźcie sobie, że nocujecie na mieszkaniu. No to już niezależnie, czy na mieszkaniu, czy na hotelu, no bo to się w hotelu to się wszędzie może zdarzyć, nagle buch, w nocy wam się włącza telewizor. Można się lekko zlęknąć. Ja już na terenie garnizonu we Wrzeszczu, bo kręcę akurat kawałki do filmu, który akurat ktoś tutaj z was polecił mi na YouTubie, żeby nakręcić taki film z ulubionymi w Gdańsku. I podjechałam akurat do garnizonu, bo w garnizonie jest mnóstwo moich ulubionych lokali i nie tylko lokali gastronomicznych. Stąd
stąd kręcę akurat dzisiaj jeszcze na boku drugi filmik na YouTube'a związany właśnie z ulubionymi miejscówkami w Gdańsku. Chwilę wcześniej jeszcze byłam u księgowej porozmawiać trochę na temat mojej formy rozliczeń, jeśli chodzi o działalność, na temat tworzenia spółek i tym podobnych, bo tutaj coś się za niedługo będzie nowego biznesowo działo. A to pewnie będę jeszcze mówiła, ale to na razie w fazie projektu. A także w tym filmie polecane, ulubione w Gdańsku pojawi się właśnie sporo miejsc z samego garnizonu. Niestety no ja nie do każdego lokalu wchodzę, nie nagrywam z wewnątrz lokalu, bo jedno też, że nie chodzę wszędzie codziennie, mimo że trochę w tych lokalach bywam, no to nie bywam w każdym z nich jakoś wielce regularnie. A druga sprawa, że często też jak wychodzę, to chciałabym być na offline, więc niekoniecznie chcę teraz przy każdym wyjściu akurat nagrywać wewnątrz. Natomiast taka informacja z tego, jakie właśnie miejsca tutaj lubię, chociażby z takim kadrem z zewnątrz, a niekoniecznie ze środka lokalu, na pewno się tutaj pojawi. No i garnizon ma silną reprezentację, jeśli chodzi o takie ulubione miejsca i właśnie o gastronomię, ale też chociażby o Five Sense Spa, który wam tutaj polecałam. Nie wiem, kto pamięta film na temat floatingu. To właśnie ten gabinet floatingowy jest tutaj na terenie garnizonu i też go wam bardzo, bardzo polecam, przeabstrahując teraz od tego ekstra filmu. A ja na ten moment uciekam z Wrzeszcza. Nie wiem, czy mnie słychać, bo zaczęło wiać. Uciekam z Wrzeszcza. Muszę podjechać do Ikei tym razem. I to też zawodowo. Ktoś powie, ona nic nie robi cały dzień. No nie, robi, to też jest moja praca. Muszę podjechać do Ikei, bo zaistniała konieczność uzupełnienia liczby ręczników, które mam na stanie, bo zwyczajnie jak mam wszędzie pełne obłożenie na maksymalnej ilości osób, to brakuje mi ręczników, bo w międzyczasie trochę ręczników uległo zniszczeniu. Tak jak wam mówiłam, zawożę je wtedy do schroniska. Pamiętajcie o tym, żeby wszystkie, które macie jakieś ekstra ręczniki, pościele, koce niepotrzebne w domu, żeby zapytać w najbliższym schronisku, czy oni czasem nie potrzebują, bo im się bardzo mogą przydać. A mi tymczasem ostatnio trochę tych ręczników ze stanu zeszło, więc trzeba właśnie do Ikei podjechać po ręczniki i pościele, żeby to uzupełnić. Także to też jest praca, mimo że w tym momencie nie siedzę za biurkiem. Słuchajcie, wizyta w Ikei bez obiadu się nie liczy. Dzisiaj kurkowa i klopsiki wegańskie. W ogóle dzięki Ikei za wprowadzenie klopsów wegańskich, bo wreszcie ja też mogę przyjść na coś więcej niż samą zupę. Powiem wam, że uwielbiam Ikei za dodatki. Te wazony są piękne. Mega wyglądają. Piękne cieniowania na nich. Tu jest piękne, takie ciemne szkło też. Ale to jeszcze nic, jakie piękne są kamionki. To jest moja estetyka. Bardzo mi się to podobają. A miałam nic do domu nie kupować, bo nas czekają zmiany. Ale kusi, kusi, kusi. Uwielbiam dodatki z Ikei. Naprawdę. Chociaż ja tutaj przychodzę zawsze w konkretnym celu, ręczniki. Ale lubię się przejść po tych dodatkach też. Urocza. Te maluchy, jakie fajne są w zestawie. Też można sobie ślicznie ustawić. Cudne. Takie drobiazgi, a bardzo mi odpowiada design Ikei i strasznie mi się to podoba. Te przecież jakie ładne. No, wszystko by się chciało. No, nie przepadam za takimi pierdostołkami, jak to ja nazywam. Ale ten wazon mnie trochę nęci. Ten i te kamionki tutaj w oddali. Dobra, zobaczymy, jak z czymś wyjdę, to się pewnie wam pochwalę. Bo ja muszę się zastanowić, żeby to mi nie stało i nie zbierało kurzy, żeby to później jeszcze do czegokolwiek pasowało. No i ja już w domu, słuchajcie, nie kupiłam w końcu tych wazoników. Nie kupiłam tych wazoników, nie kupiłam żadnych takich drobiazgów dla siebie. Kupiłam te ręczniki, pościele, czyli to, po co przyjechałam. Powiem wam, że ja to w ogóle jakoś tak ostatnio mam, że zanim wydam na coś pieniądze, to się naprawdę kilka razy zastanowię, czy tego w ogóle potrzebuję, czy to jest warte tej kwoty. I to nie chodzi jakoś stricte o minimalizm, o oszczędzanie pieniędzy. Tylko powiem wam, że mam zawsze takie wątpliwości, jeśli chodzi o użyteczność przedmiotów i to, czy one są mi faktycznie niezbędne, bo jak swego czasu robiłam takie duże porządki w szafach u siebie, zastanawiając się właśnie, co ja w ogóle mam, po co ja mam jakieś rzeczy i czy ich potrzebuję, to okazało się, że miałam kupionych mnóstwo rzeczy, których nigdy w sumie nie użyłam, a które pamiętam, że przy zakupie były mi tak strasznie potrzebne. I jedno, że zrobiło mi się faktycznie szkoda kasy, która na to poszła,
drugie miejsca, które to zajmuje, że można było te pieniądze spożytkować w inny sposób i nie wiem, chociażby no na podróże, z których gdzieś tam zawsze jest więcej korzyści, bo człowiek jakieś przynajmniej wspomnienia ma niż kupowanie kolejnej rzeczy, która stoi mi w szafie, na szafie. Więc nie, jak teraz wydaje, nawet jak kupuję sobie coś do ubrania, to też się często w tych moich filmach przewija, czy chociażby na Instagramie, na Instastories, że jeżeli coś kupuję, no to wtedy myślę, czy nie mogłabym się pozbyć czegoś, co mam w szafie, żeby jedno nie gromadzić rzeczy, a drugie właśnie przejrzeć, czy faktycznie wszystkiego nadal używam i być może z tej rzeczy, której już nie używam, uda się odzyskać część pieniędzy, które pokryje z kolei wydatek na tą nową rzecz. Więc jedno, żeby nie gromadzić rzeczy, a drugie, żeby gdzieś kontrolować te pieniądze. Więc tak stanęłam przy tych wazonikach, no ładne, no pewnie fajnie by na półce wyglądało, no ale potem myślę, po co mi kolejny wazonik? No mam tu mnóstwo wazoników, świeczników, na tyle, na ile potrzebuję, a tak jak Wam już też wspominałam, są jakieś plany mieszkaniowe, więc nie wiadomo, jak ten wazonik długo by mi posłużył i czy on jeszcze będzie mi przydatny w czasie późniejszym, więc stwierdziłam, że nie. I jakoś nie tęsknię za tym, nie jest mi przykro, że sobie tego nie kupiłam. Ja chyba po prostu też nie potrafię specjalnie gromadzić rzeczy. Na przykład to teraz tutaj widzicie z boku są rzeczy, bo jeszcze w międzyczasie kręciłam inny film na YouTube'a właśnie z projektem Denko i to też przy tym filmie się złapałam na tym, że ja nie potrafię robić dużych tych projektów Denko. Czasami dziewczyny mają całe kartony opakowań, a ja nie jestem w stanie takiej ilości zebrać, bo ja już nawet jak mam takie właśnie zużyte rzeczy, które zbieram na projekt, to mnie po prostu irytuje, jak mi to leży gdzieś w domu. I nawet jak to jest schowane, a ja tam zajrzę od czasu do czasu, to po prostu przeszkadza mi to, że te przedmioty nie mają już dla mnie żadnej funkcji i że one leżą, zabierają mi miejsce i najchętniej bym się ich po prostu pozbyła. Stąd może właśnie też jak coś teraz kupuję, no to zastanawiam się nad tym, czy to faktycznie będzie używane. Chyba nie lubię za bardzo przedmiotów nieużytecznych, chociaż wiem, że takie są, tak, no są to chociażby jakieś ozdobniki do domu, natomiast tych tak zwanych przeze mnie właśnie pierdostojek, no to zbyt wiele właśnie z tego powodu nie mam. No to tak trochę jeśli chodzi o kupowanie rzeczy, no to akurat wychodzi mi trochę na korzyść takie zastanawianie się nad tym, no bo nie puszczam już tych pieniędzy tak lekko jak kiedyś i nie otaczam się zbędnymi przedmiotami, a na mnie to po prostu jakoś lepiej działa, tak? Ja im mniej rzeczy mam wokół, tym jakoś taką czuję większą swobodę psychiczną, jeśli tak to można nazwać, po prostu mnie te przedmioty nie przytłaczają. Ale nie chciałabym się tutaj wpisywać właśnie w ideę minimalizmu, bo ja minimalistką nie sądzę, żebym była. Po prostu ja sama w ten sposób, z takim postępowaniem się lepiej czuję ze sobą. No dobra, słuchajcie, chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o tego dzisiejszego daily vloga. Postaram się jeszcze dzisiaj te filmy pomontować Odenko, jeszcze mam jeden zaległy film, w międzyczasie z kolei nagrywałam Polecane w Gdańsku, czyli takie moje miejscówki, w międzyczasie nagrywałam na Instastories, więc dzisiaj cały czas na online, to myślę, że już teraz mamy popołudniową godzinę, koło 18, to najwyższa pora trochę się odciąć od internetów i spędzić sobie trochę czasu samemu ze sobą, a potem z bliskimi. Także to by było na tyle dzisiaj, dzięki bardzo za uwagę i do następnego.